Portal Nowy Marketing informuje o tym, że bracia sadownicy wspólnie z Mają Popielarską zasieją 10 milionów kwiatów w postaci łąk kwietnych. Wszystko po to, aby zapewnić pszczołom pokarm, a tym samym ich przetrwanie. Owady zapylające zwiększają bowiem plony nawet o 75%, a największą grupę wśród tych owadów stanowią właśnie pszczoły miodne i pszczoły dzikie. Nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa braci sadowników. Od lat wspierają oni bowiem owady oraz ptaki w swoich sadach w Śmiłowicach, m.in. poprzez zakładanie budek lękowych oraz poidełek. W płockim zoo wykluł się szpak balijski, pisze portal RMF24. To jeden z najrzadszych ptaków na świecie, jest gatunkiem endemicznym, występującym tylko na indonezyjskiej wyspie Bali. Obecnie na wolności żyje zaledwie 50 przedstawicieli tego gatunku. Największym zagrożeniem dla tego ptaka jest niszczenie jego naturalnych siedlisk oraz odławianie w celach kolekcjonerskich, a to za sprawą jego wyjątkowej uroty. Jak podaje portal Zielona Interia, satelity unijnego programu Copernicus zanotowały rekordowo wysoką temperaturę powierzchni w rosyjskiej części Arktyki. Temperatura powierzchni, czyli miara tego, jak gorąca jest ona w dotyku, osiągnęła w okolicach miasta Wierchojańsk, słynącego z mroźnych zim, 48 stopni Celsjusza. Co ciekawe, rok wcześniej w mieście tym zanotowano rekordowo wysoką temperaturę powietrza w Arktyce. Słupki rtęci wskazały wtedy 38 stopni Celsjusza.